Show me how to lie. You're getting better all the time and turning all against one. Is it art that's hard to teach? Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. He never had a chance. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 13, no i dzisiaj mecz na szczycie. Tak jak było to pokazane w poprzednim odcinku, będzie to mecz oczywiście z Arsenalem Londyn w pucharze Anglii. Myślę, że będzie to bardzo, ale to bardzo ciekawy mecz. Za chwileczkę, oj, mamy ofertę transferową za Luisa Suareza za 52 miliony euro. Przepraszam, euro, czy to są funty? Kurczę, euro. Ale chyba jednak nie przyjmiemy. Nie będziemy tego zawodnika sprzedawać, ponieważ no wiem, że mógłbym za to kupić dwóch utalentowanych zawodników, ale ja odchodząc z tego klubu takiego zawodnika ich pozbawiał na pewno nie będę. Tutaj mamy jakieś oferty, negocjacje transferowe, ale Xabi Alonso dołączył do klubu. Mamy coś innego jeszcze, Fernando Torres tu widzę, ale oferta jest wycofana. Nie będziemy się tym na razie rozpatrywać, gdyż nie mamy za bardzo pieniążków. Dlatego też zostawimy to tak jak jest. Nasze stroje oczywiście będą czerwone, a Arsenal żółte. Będzie, myślę, to wyglądało całkiem przyzwoicie. Nie będzie nam się aż tak bardzo myliło. Tak więc cóż, mamy tutaj oczywiście trening, a przelobujemy sobie te pudełeczka. Zobaczymy, czy się uda. Bardzo ładnie leci, ależ było blisko i poprzeczka. Tak więc widzicie, że wyszło nawet całkiem nieźle. Choć ja nie za bardzo te wszystkie właśnie te takie treningi lubię. Tutaj widzimy, że Gervinho 6 bramek w sezonie, oczywiście w tej lidze pucharowej. No i zobaczymy, jesteśmy na Emirates Stadium, Arsene Wenger to jest oczywiście trener podolski, widzimy Walcott, Gervinho to jest cała trójka napastników, fantastycznych zawodników, którzy naprawdę będą tutaj starać się ostrzeliwać bramkę oczywiście celnie. Tak więc zaczynamy mecz z Arsenalem na szczycie Ligi Angielskiej, Liverpool, Arsenal, Londyn, tutaj fantastyczne przejęcie naszych zawodników, ale tutaj Downing jednak się delikatnie pomylił, Downing czy poda Downing do Alena, Alen fantastycznie, tutaj Downing przejmuje piłkę, podanie do Suareza, Suarez jednak tą piłkę traci na rzecz obrońców, tak więc tutaj widzimy, że Arsenal bardzo agresywnie tą piłkę po prostu prowadzi. Tutaj do kolejnego zawodnika, pomocnika i tutaj faul. No i to będzie żółta kartka, tak jest. Żółta kartka dla Xabiego Alonso za ten niebezpieczny faul. Tutaj naprawdę mogło stać się coś niedobrego. Zawodnik mógł na przykład skręcić rękę albo coś tym podobnego. Tutaj fantastycznie biegnie zawodnik Arsenalu. Czy strzeli? Czy będzie bramka? Fantastycznie, gol! Ależ tutaj bramka, 6. minuta meczu. Coś nieprawdopodobnego z 13, jakiś Sasegon, czy coś w tym stylu. Nie wiem, jak się wymawia to jego nazwisko, naprawdę nie będę się nad tym tutaj rozczulał. Tak więc fantastyczna bramka i tutaj naprawdę będzie bardzo ciężko, tak jak mówiłem, zdobyć gola w Arsenalu będzie niezwykle trudno. Pamiętajmy, że mamy jeszcze jeden mecz u siebie. To są mecze oczywiście Ligi Angielskiej, tak więc naprawdę tutaj będzie bardzo ciekawie, piękne przejęcie przez Jose Enrique. Jose Enrique przy piłce, bardzo dobre pytanie do Gerarda. Gerard strzelaj, ależ tutaj Gerard się zachował strasznie, ale to strasznie samolubnie mógł strzelać, chociaż na bramkę byłaby to jakaś akcja podbramkowa, a tutaj naprawdę było bardzo, bardzo daleko do wykorzystania tej sytuacji. Tutaj Xabi Alonso do Alena. Alen tutaj przejęcie piłki przez Sanie przy piłce. Sanie jeszcze poda do zawodnika swojej drużyny. Tutaj Wilshere do Walcotta. Walcott bardzo dobry zawodnik, ależ tutaj pięknie Walcott. Walcott fantastycznie, czy będzie Walcott strzelał? Walcott, czy strzeli? Strzela fantastycznie Walcott, ależ piękna tutaj bramka by była, gdyby to siadło do bramki. Coś nieprawdopodobnego, więc naprawdę tutaj widzimy, że trener się strasznie denerwuje. Trener strasznie się denerwuje na grę swoich zawodników, więc tutaj naprawdę gra Liverpoolu wygląda bardzo słabo. Chociaż te niektóre podania są naprawdę bardzo interesujące i bardzo ciekawe. Tak więc tutaj jest naprawdę gorąco, strasznie gorąco pod bramką. Jose Reyne, tutaj kolejna Podolski przy piłce, Podolski cały czas tą piłkę prowadzi, Jose Enrique przy Podolskim, to jest dziewiątko mi, dośrodkowani, czy będzie strzelał? Jednak chyba nie da rady i tutaj kolejne wybicie piłki, tak więc Asaidi tutaj przy piłce teraz, podanie do środka pola, do Suareza, Suarez podanie do Downing cały czas przy piłce, Downing, tutaj Gerard, czy będzie strzelał? Gerard, strzelaj! Podanie Gerarda, tak jest, do Suareza, Suarez strzela, ale jednak ta piłka zablokowana przez tych zawodników. Oczywiście Arsenal Londyn, tutaj kolejna akcja, Suarez przy piłce, Suarez jednak tą piłkę dostał zablokowaną, miał zablokowaną, ale Gerard przy piłce, jest rzut wolny dla naszej drużyny.
I czy strzeli? Strzela, ale jednak bardzo, bardzo niecelnie. Tak więc tutaj Gerrard klasy nie pokazuje, mógł strzelać po ziemi, no a jednak wybrał całkiem inny strzał. Tak więc no niestety niecelnie tutaj piękna Asaidi, piękny odbiór, ale faulował Asaidi, tutaj popychali się zawodnicy. Widzimy, że jest rzut wolny dla Arsenalu. Vermaelen będzie tę piłkę wybijał, wybicie bardzo niecelne do Podolskiego, Podolski teraz Asaidi, Asaidi, piękne podanie do Downinga, Downing, pięknie podał do Suareza, Suarez, strzelaj Suarez, ależ tutaj pięknie wyszedł bramkarz, tutaj chyba Wojciech Szczęsny to był, jeżeli dobrze widziałem, tak więc tu Podolski do Santi Cazorla, Cazorla jednak tę piłkę stracił na rzecz obrońcy Liverpoolu, Xabi Alonso, Gerrard. Downing, Downing, bardzo dobrze do Gerrarda, do Downinga teraz Gerrard, Gerrard podanie do Alena, Alen czy będzie strzelał, Alen strzelaj, Alen strzał, ależ tutaj przyblokowany został zawodnik Liverpoolu, czyli Alen, no i Liverpool jak na razie przegrywa 1-0, tutaj bardzo złe wybicie z rzutu rożnego, chciały ewidentnie widać podawać, no ale niestety nie udało się tej piłki podać do swojego kolegi z zespołu, tutaj Downing przy piłce, Gerrard. Gerrard bardzo dobry mecz rozgrywa, Xabi Alonso, czy strzeli? Xabi Alonso, strzelaj, Xabi Alonso, ależ tutaj fantastycznie strzelił i obrona Wojtka Szczęsnego, tak więc bardzo dobrze obrońca i bardzo dobrze bramkarz Arsenalu Londyn, tak więc tutaj widzimy, że Arsenal naprawdę stara się zwyciężyć, stara się w tym meczu odnieść zwycięstwo. Tutaj widzimy, że bramki w sezonie Downinga to 18, bardzo dobry wynik jak na takiego zawodnika, jak takiej klasy zawodnika. Nie oszukujmy się, ten zawodnik nie jest klasy najwyższej jak Messi czy Ronaldo, jest to zawodnik średni, no ale w tym zespole spisuje się całkiem nieźle. Tutaj bardzo dobre podanie Downinga, Downing czy strzeli, ależ tutaj Gerrard bardzo, bardzo niecelnie. No i ma czego żałować Steven Gerrard, naprawdę strzał był bardzo, ale to bardzo słaby. Liverpool 0, Arsenal 1. Tak więc tutaj w środku pola bardzo dobry odbiór piłki do Suareza, Suarez przy piłce, Suarez, Suarez, bardzo dobra kiwka, Suarez biegnie przy piłce do Suarez, podanie do Xabiego Alonso, Xabi Alonso strzela i jest bramka, fantastycznie, fantastyczny strzał Xabiego Alonso, no i tutaj widzimy, że cieszy się niesamowicie, Suarez zdobywa kolejną asystę, a Xabi Alonso zdobywa kolejną bramkę w tym sezonie, jest ich już kilka, z czego bardzo, ale to bardzo się cieszę, ten zawodnik naprawdę w tym zespole spisuje się bardzo, ale to bardzo dobrze, 38 minuta, 1-1, więc tutaj naprawdę może być bardzo, ale to bardzo ciekawie. Zobaczymy, jak ten mecz potoczy się dalej. Tutaj już bardzo dobry odbiór piłki naszych zawodników. 39 minuta, za chwileczkę będzie koniec pierwszej połowy. Tutaj Allen przy piłce z 24, bardzo dobrze podanie do lewej strony boiska. Tutaj fantastycznie powrotem do Allena, Allen do Gerrarda. Gerrard, czy będzie strzelał? Jednak odbiór piłki przez Walcotta, bardzo, bardzo dobrze. Przepraszam, nie przez Walcotta, tylko przez tam był chyba, kurczę, nie zauważyłem, przepraszam. Tak więc tutaj odbiór w środku pola przez naszego zawodnika, Allen teraz przy piłce, Allen, fantastyczne podanie do Asaidi, Asaidi przy piłce, Asaidi strzelaj, Asaidi, ależ tu jeszcze piękny do grani, fantastycznie piłka odbiła się i Suarez strzela swoją 21. bramkę w tym sezonie i jest liderem Premiership, fantastyczna akcja, zobaczmy tą akcję jeszcze raz, jak to wszystko wygląda, myślę, że naprawdę będzie bardzo, ale to bardzo ciekawie. Tutaj Wilshere przy piłce do Sani, Walcott, Walcott teraz przy piłce, Walcott fantastyczny zawodnik, tutaj piękny odbiór naszego zawodnika, fantastycznie to wszystko wyglądało. No i tutaj podanie w głąb pola, ale jednak nie udało się, tutaj fantastyczne przejęcie przez naszych zawodników i teraz Gerrard przy piłce, Gerrard, zobaczymy co potrafisz, Gerrard, fantastyczne podanie do Xabiego Alonso, Xabi Alonso i chyba jednak nie powinno się to udać, ponieważ ta piłka naprawdę bardzo źle wyskoczyła z nogi, można powiedzieć, naszemu zawodnikowi, bardzo słabe przyjęcie piłki, no i niestety tutaj nic już nie powinno się stać, chociaż czy będzie żółta kartka, sędzia tutaj upomina naszych zawodników, ale jednak żółtej kartki nie ma, tak więc z tego powodu akurat bardzo się cieszymy. Tutaj bardzo mocne wybicie, ale Jose Reina bardzo, ale to bardzo pewnie tą piłkę przytrzymuje i jest koniec pierwszej połowy, która naprawdę przebiegła bardzo, ale to bardzo dobrze. Widzimy, że Manchester United wygrywa 1-0, Fulham także 2-0. Tak więc bardzo się z tego powodu cieszymy, gdyż będziemy mieć fajnych rywali w dalszych rozgrywkach, jeżeli tylko z Arsenalem wygramy. Tutaj pan Suarez,
Suarez do Alena. Alen cały czas walczy. Alen niezwykle waleczny zawodnik w tym meczu. Podanie teraz do Santi Cazorla. Santi Cazorla jednak odbiór naszych zawodników. Bardzo się z tego powodu cieszę. Asaidi, Andre Santos, bardzo dobry zawodnik, bardzo dobrze trzymający się przy piłce i oczywiście bardzo silny na nogach. Widać to, że naprawdę bardzo ciężko odebrać mu jest piłkę tutaj do Jervinho. Podanie teraz fantastycznie. Jervinho, podanie do Sasengon. Sasengon, Sasengon. Zjebane nazwisko. Nie będę go wypowiadał. Tak więc tu Suarez do Downinga. Downing, fantastyczne podanie do Gerarda. Gerard, czy strzeli? Gerard uwolnił się z obrońcy. No i ależ piękny strzał, ale jednak tutaj no bramkarz pokazuje swoją klasą, światową klasę. Tutaj Szczęsny jeszcze broni strzał Gerarda po raz kolejny. 9 strzałów Liverpoolu, 2 Arsenal Londyn. No i naprawdę tutaj ostrzeliwana jest bramka Wojtka Szczęsnego. Bardzo dobrze ten obrońca broni. No ale my musimy tutaj naprawdę zachować zimną krew, ponieważ może być kontratak, ale my teraz kontratakujemy fantastycznie. Fenomenalny odbiór piłki przez Gerarda. Gerard przy piłce, dośrodkowanie, Gerard strzela, ale jednak tutaj fantastycznie, fantastyczne podanie do naszego z jednego z napastników. Coś nieprawdopodobnego. Tutaj naprawdę Walcott wybił tą piłkę niesamowicie. No i wyrzut z autu widzimy na wysokości pola karnego. Tak więc naprawdę jest bardzo niebezpieczny. Tutaj podanie do Szabiego Alonso. Szabi Alonso, podanie do Suareza. Suarez jednak chyba na spalonym. Czy dobrze zauważyłem? Jednak spalony, tak jest. 58 minuta, jest już w sumie godzina gry, 2-1, więc mecz naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie w końcówce. Myślę, że dużo akcji ciekawych będzie i że będzie działo się naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tutaj bardzo dobre podanie do Asaidi. Asaidi cały czas przy piłce. Asaidi do Suareza. Suarez, Downing, strzelaj! Downing, strzał! Ależ tutaj pięknie Wojciech Szczęsny obronił niesamowicie tą piłkę. No i tutaj bez żadnych problemów oczywiście wyciągnął się jak struna, wyciągnął te ręce, no i mógł tą piłkę bez problemów złapać. Tak jak na razie naprawdę Liverpool góruje, można powiedzieć, w drugiej połowie. Arsenal nie ma za bardzo nic do powiedzenia. Tutaj kolejny fantastyczny wślizgi, podanie do dołu, do Asaidi. Asaidi biegnie, tutaj będzie akcja podbramkowa. Czy będzie gol? Czy będzie gol? Czy Asaidi strzeli? Podanie, Asaidi strzela jednak, ależ tutaj fantastycznie Asaidi. Kolejne podanie i strzeli. Strzał, ależ pięknie Wojtek Szczęsny. Fantastycznie i słupek. Kolejna akcja, ależ nieprawdopodobne sytuacje. Coś nieprawdopodobnego. Jak to się mówi, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Mam nadzieję, że tych niewykorzystanych sytuacji już nie będzie, że będziemy w stanie strzelić gola. Ależ tutaj Podolski fantastycznie. Podolski do Arszawina. Arszawin teraz przy piłce. Arszawin czy strzeli? Dośrodkowuje Arszawin do Wilshera i fantastycznie Hosareina. Tutaj Liverpool, teraz Downing cały czas przy piłce, Downing fantastycznie, Downing jest naprawdę bardzo, bardzo szybki, tutaj przetrzymuje naszego zawodnika, zawodnik Arsenal Londyn, powinien być przy chwili korzyści i on był, ale powinien teraz być odwitany faul. No i żółta kartka, jeżeli taka sytuacja zasługiwała na żółtą kartkę. Tutaj kolejna akcja w środku pola, bardzo dobrze Podolski przy piłce, bardzo dobrze Podolski, ale chyba jednak faul. Nie, jednak faulu nie ma, Podolski strzela, ależ mocny strzał. Tutaj blokuje nasz zawodnik, oczywiście Podolskiego. Rzut rożny dla Arsenalu. Dośrodkowanie i czy będzie tutaj strzał, ależ tutaj było niebezpiecznie. Kolejny rzut rożny, jednak nie, Hosareina od bramki zaczyna, tak więc tutaj widzimy, że wybił piłkę zawodnik Arsenalu. Tutaj fantastyczne podanie do Suareza, Suarez przy piłce, Suarez chciał podawać do Downinga, ale jednak się nie udało. Tam Downing był troszeczkę źle ustawiony i Suarez po prostu przyblokowany. Allen teraz przy piłce, Downing cały czas przy piłce, Downing będzie tutaj naprawdę napierał. Fantastyczne podanie, ależ tutaj pięknie Allen tutaj biegnął, ale niestety nie udało się tej piłki przechwycić. 80 minuta meczu już za chwileczkę, tak więc tutaj naprawdę jeszcze ostatnie 10 minut meczu. Mam nadzieję, że nie stracimy gola. Fantastyczne przejęcie, Allen przy piłce, Allen do Downinga, Downing jednak tą piłkę dostaje Wojciech Szczęsny. No i tutaj ten zawodnik po prostu tej piłki nie przejął. Podolski, będzie rzut wolny, będzie żółta kartka. Czy dobrze? Jednak żółtej kartki nie ma. Faul niezasługujący na żółtą kartkę. No ale będzie dośrodkowanie Arsenal Londyn. Będzie naprawdę bardzo niebezpiecznie. I kolejna bardzo groźna akcja, ale mamy okazję na kontratak. Aż tutaj Suarez mógł podawać piłkę do... Tam stał Asaidi albo Downing, jeżeli dobrze widziałem. Tak więc no bardzo, ale to bardzo zły wybór Suareza. Tutaj bardzo dobre podanie i teraz główkowe. No i czy będzie przejęcie piłki przez Arsenal? Jednak jest przejęcie piłki. No i widzicie, że naprawdę Arsenal jest bardzo, bardzo groźny w środku pola. Arteta biegnie przy piłce. Podanie do Arszawina. Arszawin do Walcotta. Walcott strzela, ależ niesamowita akcja. Tutaj naprawdę mogło dziać się bardzo, ale to bardzo dużo. I tu widzimy, że bardzo blisko bramki. No ale Hosareina był bardzo dobrze ustawiony.
tutaj zmiana. Mertesacker wchodzi i Vermeulen schodzi w Arsenalu. U nas zmiany by się także przydały, ale my już te zmiany robić nie będziemy. Zawodnicy są dosyć wypoczęci. Tutaj bardzo dobra akcja. Suarez. Suarez przy piłce. Suarez czy będzie podawał? Jednak nie, ale przyjmuje dalej piłkę. Suarez podanie do Downinga. Downing strzela. Downing do Alena. Jednak Alen, ależ tutaj fantastycznie. Wojciech Szczęsny. Bardzo, ale to bardzo dobry strzał. No i jeszcze lepsza obrona Wojtka Szczęsnego, fantastycznie tutaj podanie do Jose Reyny, bezpiecznie myślę tutaj ten mecz się potoczył, bardzo dobra druga połowa w naszym wykonaniu, szkoda, że nie trafiliśmy jeszcze jakieś bramki, byłoby na pewno o wiele łatwiej w kolejnym meczu rewanżowym, a ten mecz prawdopodobnie pojawi się już niedługo, tak więc będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Koniec meczu, tak więc tutaj naprawdę mecz bardzo ciekawy, trzy bramki w tym meczu myślę, że bardzo fajne. Tu widzimy, że Stoke City wygrało 5-0 aż, tak więc no będzie ciekawie, będzie działo się naprawdę bardzo dużo, mamy ofertę od Bayernu za Jose Reyne. My nie będziemy oczywiście tej oferty przyjmować, bo ten zawodnik jest dla nas zbyt cenny. Manchester United chce wykupić Mascherano z Barceloną i prawdopodobnie im się to uda, gdyż jednak jak wiecie, takie kluby dawają tak duże kwoty za tych zawodników, że kluby, które te pieniądze dostawają, to najzwyczajniej w świecie. Martin Kelly, sprzedajemy go za 7,5 miliona. Tak więc ten zawodnik nie był jakby... Oj, tutaj przestraszyłem się, że naprawdę chce mnie pan zastąpić. Teraz wiem, że spekulacje były po prostu bezpodstawne. No i widzi zawodnik, że jednak popełnił błąd i nas za to przeprasza. Tutaj mamy kolejny mecz i jak najbardziej my sobie... A i zerwane niestety negocjacje, więc tam jakieś po prostu drobnostki i tam tej sytuacji, tego transferu nie dało się już wykorzystać. Nie dało się go po prostu... Oj, widzimy, że jest troszeczkę wyczerpany Xabi Alonso, no i niestety będziemy musieli go zmienić. Tak więc oczywiście od razu go zmieniamy na Sahina, myślę, go zmienimy, żeby Sahin był w pierwszym składzie. Niech Sahin trochę pogra, niech Xabi Alonso troszeczkę odpocznie. Jak widzicie, klub ma oczywiście już 5 gwiazdek, gdyż jest na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Watford, będziemy tutaj grać, symulować mecz 1-1. Gejo zszedł, musieli go zabrać. Doni. Myślę, że ofertę warto zaakceptować. Sprzedamy go za 600 tysięcy euro. Tak więc myślę, że kwota całkiem niezła. Tutaj widzimy, że Andrew Whitson chce zagrać. No i myślę, że warto go wrzucić do składu. Myślę, żeby ten chłopak naprawdę troszeczkę pograł, ale to dopiero w kolejnych meczach. Tutaj widzimy, że zastanawia się nad przyszłością w klubie Liverpool. No i my go oczywiście wrzucimy do pierwszego składu, niech on troszeczkę sobie pogra. Kolejny mecz to jest Manchester United. Ja zapraszam was na ten mecz w tym momencie już bardzo serdecznie. Myślę, że będzie to naprawdę widowisko niesamowite, że będzie działo się bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo. W końcu myślę, że z Manchesterem United będzie to mecz na takim mega szczycie ligi angielskiej. W końcu zmierzą się ze sobą dwa niesamowite kluby. Liverpool, który w sumie z środka stawki, środka tabeli wspiął się na wyżyny, dzięki oczywiście nam. No i Manchester United, który musi gonić i musi po prostu te punkty nadrabiać. Tak więc cóż, będzie ciekawie, będzie się działo i tutaj widzimy, że Mascherano już jest w klubie Manchester United, tak więc będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Tutaj jeszcze konferencja prasowa i my oczywiście pochwalimy Manchester United. Zapraszam was na to spotkanie bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pojawi się w miarę szybko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.